Dzień dobry, witam serdecznie. Na dzisiejszym szkoleniu poruszymy sobie kolejne cztery funkcje. Będą one dotyczyły w dużej mierze log helpdesk, czyli jakby tutaj tej strony serwis dyskowej. Natomiast, no tak jak już wcześniej zawsze to podkreślam, że pewien zakres jest ściśle jakby tutaj zintegrowany z bazą CMDB, z log systemem, więc chcąc nie chcąc również na dzisiejszym szkoleniu będziemy pomiędzy tymi powiedzmy dwoma elementami się poruszać, będziemy tu również dotykali, pokazywali sobie kwestie związane z log systemem. Zacznijmy w takim układzie od pierwszej funkcjonalności, którą chciałem na dzisiejszym tutaj webinarze omówić. Jest to funkcja związana z zarządzaniem widocznością do zgłoszeń. To jest oczywiście element stricte związany z modułem helpdeskowym, modułem tutaj jakby elementem przeglądarkowym naszym portalem. Zakładam, że ekran jest prezentowany, Państwo widzicie ten ekran. No i należy zacząć od tego, że zgłoszenia, które są dodawane w systemie, trafiają do tego widoku. Tu jest cała lista zgłoszeń, to oczywiście ten panel w najnowszej wersji 6.1 można sobie rozsuwać. Jeżeli dla kogoś tutaj jakby same ikonki nie są intuicyjne, możemy sobie tutaj ten panel zsunąć, rozsunąć i tutaj mamy listę wszystkich zgłoszeń dostępnych w systemie. To oczywiście, tak jak widzicie, drodzy Państwo, w prawym górnym rogu ja jestem w tym momencie zalogowany jako administrator, ten superadmin, osoba czy też konto, które nie można usunąć z systemu, nie można je wyłączyć, tak przy okazji tylko powiem, bo w kontekście tego konta, poza dostępem stricte administracyjnym, pewne elementy w systemie są wykonywane w kontekście automatyzacji. Więc od razu tutaj, jak już jesteśmy króciutko przy tym koncie, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to konto wyłączyć. Natomiast jeżeli już mówimy tutaj o tej liście zgłoszeń, no to oczywiście ja będąc na tym użytkowniku nie mam żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o widoczność do zgłoszeń. Widzę wszystko, obojętnie. Czy to jest zgłoszenie typ sprawy, przydział komputera, czy to jest element związany z tym naszym rejestrem i naszymi rejestrami pakietem RODO, czyli jakieś żądanie dotyczące przetwarzania danych. No tutaj można by długo wybierać różnego rodzaju. Te typy sprawy mogą nam trafiać do systemu. Niezależnie od priorytetu, jaki jest ustawiony, niezależnie od tego, w jakim statusie jest zgłoszenie, czy z jakiej usługi pochodzi, kto jest realizującym, jaka grupa jest odpowiedzialna, czy grupa realizuje to zgłoszenie, ja widzę wszystko. Natomiast oczywiście zarządzanie widocznością, ten mechanizm do zarządzania widocznością jest na tyle rozbudowany, że podstawowym elementem, zanim rozpoczynamy jakby tutaj pracę, czy podczas wdrażania systemu, no to pewnego rodzaju te ograniczenia do widoczności należy w systemie ustawić, żeby nie było takiej sytuacji, że jak ja to mówię, zwykła pani Krysia będzie widziała zgłoszenie nie tylko swoje, ale na przykład zgłoszenia, które w ogóle jej nie dotyczą. Ani nie jest realizującym, ani nie jest osobą jakby ze strony helpdesku, nie powinna widzieć zgłoszeń, tylko i wyłącznie należy mieć dostęp do zgłoszeń tam, gdzie jestem albo zgłaszającym, albo osobą w postaci rejestrującego. Bo oczywiście osoba, jeżeli ja w swoim imieniu zakładam zgłoszenie, to ja występuję w podwójnej roli jako zgłaszający, jako rejestrujący. Ale często jest taka sytuacja, że osoba pracująca w helpdesku po prostu odbiera telefon i zakłada zgłoszenie za osobę tą właściwą, która do niego dzwoni. Więc w tym momencie zgłaszający będzie ta faktyczna osoba, która do nas zadzwoniła, a ja będę rejestrującym, ja jako osoba przyjmująca zgłoszenie. Więc tu mogą te osoby występować w różnych rolach. Natomiast to, co istotne oczywiście, czyli konfiguracja dotycząca widoczności, takiej odgórnej oczywiście, narzuconej przez administratora. My nie mówimy tutaj o widoczności, którą możemy sobie definiować za pomocą
może sobie zmniejszę tą listę za pomocą tutaj jakby filtrów dostępnych w systemie, że widzę wszystko, ale mogę sobie ten obszar zawęzić na przykład tylko i wyłącznie pokaż mi zgłoszenia w statusie otwartym, no to wiadomo, że na dany moment mogę sobie ten zakres przefiltrować, okroić i zostawić tylko i wyłącznie to, co w danym momencie chciałbym widzieć. Mówimy tutaj o zarządzaniu do widoczności zgłoszeń taką odgórną, gdzie to administrator definiuje, co my możemy widzieć, czego nie możemy widzieć w systemie, jeżeli chodzi o tą listę zgłoszeń. No i oczywiście w administracji trzeba mieć dostęp do tej sekcji, to jest jakby primo, punkt jakby nadrzędny, natomiast jeżeli już możemy się dostać do tej administracji, to widoczność do zgłoszeń definiujemy per przynależność do grupy. Oczywiście, jak się Państwo domyślacie, do grup można należeć kilku. Mogę należeć do grupy tych, o tych najniższych uprawnieniach, to jest akurat nasza taka systemowa grupa, gdzie można oczywiście zmodyfikować nazwę tej grupy, można oczywiście wprowadzić swoje jakieś tam, powiedzmy, inny zakres uprawnień, ale jest to taka grupa, która w momencie instalacji pojawia się w systemie, jest to grupa, która ma taką, powiedzmy tutaj, najniższy zakres uprawnień, ten wachlarz, on jest w zupełności wystarczający, żeby osoba będąca w tej grupie mogła dodać zgłoszenie, mogła widzieć na liście swoje zgłoszenia, żeby mogła ewentualnie dopisać do zgłoszenia jakiś komentarz, oczywiście do swojego, no bo no jeżeli nie widzimy innych zgłoszeń, no to jest jakby jedno wynika z drugiego. No i oczywiście taka osoba, nie wiem, może dodać załącznik do swojego zgłoszenia, te rzeczy, które są potrzebne od strony takiego zwykłego zgłaszającego po to, żeby partycypować w tym zgłoszeniu. Nie dajemy oczywiście tych uprawnień stricte związanych z elementami helpdeskowymi, co oczywiście jakby jest też powiązane z licencjonowaniem naszej aplikacji, więc te elementy, które przed chwilą wymieniłem, dodawanie zgłoszeń, pokazywanie swoich zgłoszeń, możliwość dodania załącznika czy właśnie komentarza, to nie są uprawnienia licencjonowane. Więc tutaj ja zawsze mówię, że od strony takiego zwykłego użytkownika system czy portal helpdeskowy jest w żaden sposób nielicencjonowany. Licencjonowany jest oczywiście, jak już wcześniej gdzieś tam sobie rozmawialiśmy, per agent i administrator, ale nie o tym chcemy dzisiaj mówić. W każdej grupie, praktycznie jeżeli się przeskrolujemy, bo jesteśmy teraz w grupie, tak jak widać, users, zakładka oczywiście uprawnienia, i w każdej grupie na samym dole to, co nas teraz będzie interesowało, to ta sekcja związana ze zgłoszeniami. Na razie zadań nie będziemy tutaj poruszali, to jest oddzielny widok. Oczywiście uprawnienia do widoczności do tych zadań są praktycznie tak samo konfigurowalne jak uprawnienia do widoczności, jeżeli chodzi o listę zgłoszeń. I tutaj jak drodzy Państwo widzicie, ja sobie oczywiście pomodyfikowałem troszeczkę te ustawienia, ale właśnie w tej sekcji definiujemy sobie warunki, po których jesteśmy w stanie zobaczyć takie, a nie inne zgłoszenia na liście. I oczywiście zwykła grupa, ta grupa users o najniższych uprawnieniach, no tych warunków powinna mieć poustawianych, no przynajmniej jeden warunek, który nam mówi o tym, że widzę zgłoszenia, w których jestem zgłaszający. I to jest dokładnie to tutaj środkowe, nie wiem, czy to dobrze widać na ekranie, to jest dokładnie to ustawienie, tutaj pole zgłaszający jest równe bieżący użytkownik. Oczywiście warto, tak jak powiedziałem wcześniej, czasami występujemy w postaci rejestrującego, więc jeżeli sobie damy dwa warunki, mamy tutaj nadrzędną informację spełniono, choć jeden z warunków, to tak jak tutaj nam ta definicja mówi, że przynajmniej jeden z tych trzech warunków, które sobie tutaj ustawiliśmy, musi być spełniony, żebyśmy widzieli dane zgłoszenia. Czyli w tym wypadku tam, gdzie jestem rejestrującym, tam, gdzie jestem zgłaszającym lub tam, gdzie pole grupa realizująca jest wartość bieżącego użytkownika. Oczywiście, jeżeli chodzi o grupę users, no to nie powinniśmy dodawać tego trzeciego, że tak powiem, elementu, bo wtedy będziemy jakby wchodzimy w kwestie bardziej od strony serwis deskowej. Natomiast takie ustawienia dla grup o najniższych uprawnieniach są jak najbardziej wystarczające. Widzę tam, gdzie jestem zgłaszający, czyli krótko mówiąc, na liście zgłoszeń będę widział zgłoszenia tylko i wyłącznie te, w których sam byłem zgłaszającym lub rejestrującym.
Ja sobie teraz przełączę przeglądarkę drugą stronę, sobie włączę, tu jest moja osoba. Sprawdzimy oczywiście, do jakich grup ona przynależy i zostawimy przynależność tylko i wyłącznie do grupy o nazwie Users, żebyśmy sobie zweryfikowali te widoczności. Przed chwilą należałem do jeszcze jednej grupy, o tym nie powiedziałem na początku, ale oczywiście jeżeli przynależymy do wielu grup, bo domyślnie wszyscy użytkownicy powinni w momencie importu z Active Directory, czy to mówimy o imporcie ręcznym pracowników, czy to mówimy o imporcie w zakresie autosynchronizacji, czyli ten import następuje automatycznie i cyklicznie, on jest odświeżany, no to tym podstawowym jakby warunkiem, który ma zaistnieć w tej regule, ma być dodany, to jest warunek taki, że jeżeli nastąpi import albo cykliczna synchronizacja, to wszystkie nowe konta powinny trafić do grupy users o tych najniższych uprawnieniach. A potem, jeżeli jest jednorazowa potrzeba dopięcia, że tak powiem, podłączenia osoby do jeszcze innej grupy, bo osoba, która no, powiedzmy rozpoczęła pracę w naszej organizacji i akurat została zatrudniona na stanowisko helpdesk, czy na pierwszą linię wsparcia, no to oczywiście po tym imporcie automatycznym ona trafia do systemu, ale należy ją podłączyć do grupy o wyższych uprawnieniach. W ten sposób to możemy sobie wykonać w systemie. Natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli jestem w grupie users, no to w tym momencie przechodzę sobie na przeglądarkę, jestem tutaj zalogowany na swojego użytkownika i po przełączeniu się na listę zgłoszeń będę widział tylko i wyłącznie zgłoszenia według tych warunków, które zostały mi tam wcześniej ustawione, czyli widzę tylko zgłoszenia, w których sam jestem rejestrującym albo jestem zgłaszającym. Przepraszam, ale tutaj mam maszynę wirtualną. No i tak to wygląda, krótko rzecz ujmując. Zgodnie z tym, co zostało przedstawione na widocznościach, tylko i wyłącznie 6 zgłoszeń w kontekście administratora, na którym jesteśmy zalogowani w innej przeglądarce. Widzieliście Państwo, że tych zgłoszeń jest, są setki tych zgłoszeń, więc tutaj zostałem jakby tylko zawężony zgodnie z tymi warunkami. I gdybym te warunki oczywiście zaczął sobie modyfikować, może nie tyle w kontekście grupy użytkowników tych zwykłych, ale w kontekście na przykład grupy pierwsza, druga linia wsparcia, no to oczywiście możemy sobie pójść o krok dalej. Ja pozwolę się przełączyć na grupę pierwszej linii wsparcia. No i tam już oczywiście widoczności powinny być trochę bardziej rozbudowane. Jeżeli oczywiście ktoś przynależy i do grupy zwykłych użytkowników, i do grupy pierwszej linii, czy jakiejś innej, to oczywiście jakby nie trzeba podwajać tego, czy ustawiać tego samego, co jest w grupie users. Można tylko zająć się tymi, powiedzmy, warunkami, które jeszcze bardziej nam rozszerzają tą widoczność. No i tutaj tak naprawdę w pierwszej linii warto by było sobie dodać ten warunek. Może powiem tak, warunek zawsze spełniony. Co to oznacza? Widzimy wszystko. Widzimy wszystko, jeżeli ktoś przynależy do grupy o nazwie First Line w tym wypadku, czyli pierwsza linia wsparcia. W tym jakby kontekście, przy takich ustawieniach widzę wszystko. Bez żadnych ograniczeń, obojętnie kto jest realizującym, jaka grupa jest realizująca, widzę wszystko. Jeżeli mamy takie pole jak grupa realizująca, grupa opiekun, to są dosyć nowe pola, ale warto tutaj jakby się pochylić nad tymi widocznościami. Jeżeli ja sobie zacznę ustawiać warunki, pokaż mi, zaczynam wpisywać, pokaż mi zgłoszenia, w których grupa realizująca zawiera wartość bieżącego użytkownika, co to znaczy? Będę widział wszystkie zgłoszenia, w których wartość w polu grupa realizująca będzie odnosiła się do użytkownika bieżąco zalogowanego, czyli ja jestem w tej grupie, na przykład przynależę do pierwszej linii i w polu grupa realizująca przy każdym zgłoszeniu, które zawiera wartość pierwsza linia wsparcia, czy first line, będę te wszystkie zgłoszenia widział. Czyli niezależnie od tego, czy będzie tam realizującym w ramach pierwszej linii wsparcia osoba Y, czy osoba X, czy moja osoba, będę te wszystkie zgłoszenia widział. No ale oczywiście, żeby widzieć warunki, które są ustawione dla pierwszej linii, muszę dodać się do tej wspomnianej pierwszej linii. No i teraz, jeżeli sobie przejdziemy
do tego mojego użytkownika, cały czas jestem w drugiej przeglądarce zalogowany, no to poza tymi 6 zgłoszeniami, w których sam jestem zgłaszającym, powinienem widzieć zdecydowanie więcej, powinienem widzieć zgłoszenia tam, gdzie ja jestem zgłaszającym, tam moje imię i nazwisko występuje, plus zgodnie z tym, co sobie założyliśmy, wszystkie zgłoszenia w ramach, nazwijmy to, swojej linii wsparcia przynależą do pierwszej linii, no to dobrze by było, żebym na liście widział zarówno tam, gdzie jestem zgłaszającym, jak i tam, gdzie jest grupa, moja grupa jest realizującym. Oczywiście możemy pójść o krok dalej i zrobić sobie jeszcze jeden warunek, pokazuj mi zgłoszenia, w których grupa realizująca jest ta moja, do której ja przynależę, no ale dodatkowo moglibyśmy sobie zrobić jeszcze jeden warunek. W tym momencie plusikiem sobie dodajemy i mamy spełniono choć jeden warunek. Tutaj warto wspomnieć, tak, że mamy takie, powiedzmy, operatory jak spełniono, nie spełniono, spełniono wszystkie warunki, spełniono choć jeden z warunków. Wiadomo, co pod tym się kryje. Spełniono choć jeden z warunków, no to jest na zasadzie lub to, lub to, lub to. A spełniono wszystkie warunki, no to jest jakby tutaj operator AND, czyli tak jak zapytania w SQL-u, musi być i to, i to, i to spełnione, żeby pokazać mi w tym wypadku listę zgłoszeń. Najczęściej definiujemy w ten sposób, spełniono choć jeden z warunków, mam jeden warunek, no oczywiście plusikiem mogę sobie kolejny pojedynczy warunek dodać i dodam sobie realizujący jest równe bieżący użytkownik. I dodatkowo warto też o tym wspomnieć, bo możemy czasami w zgłoszeniach partycypować. Nie musimy być ani zgłaszającym, nie musimy być osobą w postaci realizującym to zgłoszenie, czyli fizycznie wykonujemy, powiedzmy, obsługujemy ten ticket, ale warto sobie dorzucić, czy to w grupie users, nawet może być tutaj, to jest zasadne dorzucenie, jakby dodanie takiego warunku do grupy w najniższych uprawnieniach. Pokaż mi zgłoszenia, który jestem obserwujący. Jeżeli ktoś doda mnie do zgłoszenia w postaci obserwującego, czyli w postaci takiej osoby, że jak ja to mówię, taka osoba w postaci obserwującego ani nie realizuje to zgłoszenie, ani nie jest gdzieś tam opiekunem, ale może w tym wypadku dostawać z jednej strony powiadomienia o tym, co się dzieje na tym zgłoszeniu, a w drugą stronę może swoje 3 grosze w cudzysłowie wtrącić, zawsze dopisać coś do tego zgłoszenia. Normalnie nie mielibyśmy podglądu na to zgłoszenie, patrząc na te warunki, że pokazujemy zgłoszenia tylko tam, gdzie jestem zgłaszającym, ale jeżeli dodamy sobie kolejny warunek, pole obserwujący, no to wtedy możemy sobie rozszerzyć ten widok o te kolejne elementy. Bieżący użytkownik w ten sposób. Mamy rozbudowane. No i tak należy sobie zarządzać widocznościami do tych zgłoszeń po to, że jeżeli sobie chcemy tą listę w pewien sposób poszatkować, ja widzę, czy moja grupa widzi zgłoszenia, które przynależą do pierwszej linii, osoby na drugiej linii wsparcia nie widzą zgłoszeń, które są przypisane w danym momencie do pierwszej linii, no chyba, że pierwsza linia przesunie do nich to zgłoszenie, to owszem, i tak dalej, plus ta grupa o najniższych uprawnieniach, no to jest zrozumiałe, że nie powinna widzieć praktycznie nic poza zgłoszeniami, które jakby są właściwe danej osobie, czyli w postaci jesteśmy zgłaszającym albo właśnie rejestrującym. Kolejny element. Uprawnienia, drodzy Państwo, chcieliśmy sobie porozmawiać o uprawnieniach do zarządzania tym widokiem, czy do zarządzania bazą wiedzy. Baza wiedzy, znowu rozsunę sobie na chwileczkę ten pasek. Po lewej stronie ostatni tutaj element. Oczywiście baza to już od dłuższego czasu jest taka jakby trójpoziomowa, czyli możemy się zagnieździć, jeżeli chodzi o te węzły, do 3 poziomów w dół. Budujemy sobie oczywiście po lewej stronie, tutaj mamy tą strukturę naszej bazy wiedzy. Ja sobie tutaj przygotowałem, to jest jakieś środowisko, powiedzmy, prezentacyjne, testowe, więc nie jest ona jakoś strasznie rozbudowana, nie ma tam artykułów, bo nie o tym chcemy dzisiaj porozmawiać. Chcemy tutaj porozmawiać o zarządzaniu również w pewien sposób widocznością do tych węzłów, do elementów znajdujących się w bazie wiedzy i dodając sobie w bazie wiedzy tutaj po lewej stronie na tym drzewku kolejne poziomy czy węzły, możemy sobie określić, to co najważniejsze, jakie mają, na jakim poziomie ten węzeł ma być dostępności.
publiczny, to jest, drodzy Państwo, jeżeli ja sobie dodam jakiś poziom testowy w tym miejscu, jest to tak zwany węzeł publiczny na tym poziomie publicznym, o najniższym jakby tutaj powiedzmy elemencie zabezpieczenia, żeby dostać się, czy też widzieć ten węzeł plus artykuły znajdujące się w tym, na tym poziomie, w tym węźle, wystarczy, że możemy dostać się, że tak powiem, do strony, na której jest umieszczony ten portal. Nie trzeba mieć aktywnego konta w helpdesku, nie trzeba się logować, wystarczy, że w tym miejscu klikniemy wyszukaj rozwiązanie w bazie wiedzy. Te dwa elementy są, tak jak widać, na poziomie publicznym i jeżeli pod każdym, czy w każdym, powiedzmy tutaj, węźle będą się znajdowały artykuły 1, 2, 3, do każdego jednego będę miał dostęp. Kolejny poziom zabezpieczenia to jest ten tak zwany prywatny. Żeby dostać się do artykułów, żeby widzieć ten węzeł o nazwie prywatny w tym, na tym poziomie prywatnym, po pierwsze on jest otagowany taką, powiedzmy tutaj, ikonką, trzeba mieć aktywne konto w helpdesku, trzeba się oczywiście zalogować, żeby widzieć informacje, które się znajdują w tym węźle, ale to co istotne, tego czego kiedyś nie było, to dodając sobie taki węzeł na tym poziomie prywatnym, przełączę się na administratora, przepraszam. Już chwileczkę. No tak. Miałem się zalogować na admina, a zalogowałem się na użytkownika. O niższych uprawnieniach. Już wracamy do bazy wiedzy. Ja sobie wprowadzę go w tryb edycji. Na dostępie tutaj, czy na tym elemencie pośrednim, dostęp prywatny, administracyjny, to oczywiście króciutko, tylko i wyłącznie dostęp do tego węzła mają osoby, które mają odpowiednie uprawnienia, licencjonowane uprawnienia, to jest ten taki najwyższy poziom, powiedzmy, że tu mogą być artykuły, które gdzieś tam nie mają wychodzić poza jakieś określone grono osób stricte administracyjnych czy zarządzających od strony jakby tutaj helpdeska bardziej dla pierwszej, dla drugiej linii wsparcia. Natomiast jeżeli chodzi o ten poziom prywatny, jeżeli ustawimy na tym etapie, to tak jak widzicie, drodzy Państwo, tutaj jest możliwość wybrania zawężenia tylko i wyłącznie do grup wskazanych w tym miejscu. Jeżeli ja sobie nazwę jakiś poziom o instrukcji albo pójdę o krok dalej, tam jest jeszcze węzeł na przykład Log Helpdesk czy Log System, no to w tym momencie ustawiając w ten sposób widoczność do tego węzła, tylko i wyłącznie osoby, które znajdują się lub w tej grupie będą widziały ten węzeł i artykuły, które znajdują się w tym węźle. Łatwo jest to pokazać na, nie wiem, jakichś procedurach związanych z RODO, tak? Jeżeli ja sobie tutaj wyedytuję ten węzeł, który widzimy, że jest na poziomie prywatnym, ale zobaczmy dokładnie, to tylko i wyłącznie osoby, które przynależą w danym momencie do grupy JODO, jest taka u nas grupa systemowa, też systemowa dodana, będą oczywiście po zalogowaniu widziały ten zakres, ten wycinek w bazie wiedzy. To można przełożyć na, nie wiem, jakieś kadry, nie kadry, coś, co ma widzieć określona dana grupa osób będących, powiedzmy, tutaj w naszej organizacji, no ale reguluje nam to, jak drodzy Państwo widzicie, przynależność do grup. Więc znowu wracamy do tych grup w systemie helpdeskowym. Jeżeli ja przynależę do grupy JODO, to po zalogowaniu widzę ten węzeł. Pierwsze kroki w organizacji to, tak jak powiedziałem, o tych najniższych, powiedzmy, uprawnieniach ten węzeł. No i tu mogą być wszelkiego rodzaju instrukcje, jakieś regulaminy umieszczone. Nie trzeba się logować, nie trzeba mieć aktywnego konta w systemie, żeby móc tutaj zobaczyć artykuły, które się znajdują w tym węźle. Więc tak należy traktować, czy też tak należy zarządzać sobie tymi dostępnościami, tymi widocznościami tak naprawdę do różnych artykułów, do różnych węzeł.
węzłów, bo widoczności ustawiamy nie na poziomie danego artykułu, tylko na poziomie węzła, żeby móc, powiedzmy, tutaj zarządzać dobrze, czy też ustrukturyzować sobie dobrze tutaj te dostępy do bazy wiedzy. Idźmy dalej, drodzy Państwo, 10.25, jak zwykle się rozgadałem. Kolejny element, który chcieliśmy sobie omówić, zakres danych pobieranych z LogSystem. Jak dobrze Państwo wiecie, w coraz szerszym zakresie integrujemy się z pomiędzy tymi tutaj dwoma naszymi podstawowymi elementami, czyli LogSystem, LogHelpDesk. No i część elementów jest stricte związana z danymi, które są umieszczone w LogSystem w bazie CMDB. Ja sobie przesunę. Te elementy, które tutaj mamy dostępne w widoku zasoby w LogSystemie, praktycznie każdy jeden element możemy wskazać, pobrać do zgłoszenia, do jakiegoś wniosku, który uruchamiamy z poziomu modułu helpdeskowego. Ja posłużę się przykładem, oczywiście zaraz do tego wrócimy. Weźmy sobie na przykład tutaj element związany z administracją bezpieczeństwa. Oczywiście na każdej jednej formatce możemy, poza tym, że możemy ją dopasować do siebie, to na każdej jednej formatce możemy odkryć zakres pól, które bezpośrednio odnoszą się do danych z LogSystem. To są pola między innymi o nazwie zasoby, czyli to są elementy pobierane z LogSystem dokładnie z tego węzła, czyli wszystkie elementy związane ze sprzętem możemy sobie w tym widoku zasoby wyświetlić. Systemy informatyczne, jeżeli oczywiście mamy wykupiony ten moduł, dostęp i tak dalej, bo to już jakby w to nie wnikam, to są dane pobierane dokładnie z tego węzła. Cztery systemy informatyczne, żeby nie być gołosłownym, w tym momencie nie mam tutaj założonych żadnych filtrów, więc widać, że mam do wyboru po kliknięciu, to jest lista oczywiście wielokrotnego wyboru, jeżeli jest taka potrzeba, te pole odnosi mi się bezpośrednio do węzła o nazwie systemy informatyczne w kontekście LogSystem. Zbiory danych, jak sama nazwa mówi, to oczywiście już bardziej wchodzimy w elementy związane z RODO, ale no, chcąc nie chcąc, jeżeli mówimy o danych pobieranych czy możliwościach z LogSystem, to trzeba o tym dwa słowa powiedzieć. Zbiory danych to jest dokładnie ten węzeł, usługi to jest kolejny węzeł i procesy biznesowe to jest oddzielna kontrolka i to jest kolejny węzeł. I pozostają nam jeszcze takie dwie dedykowane kontrolki, które są możliwe do odkrycia na jakimkolwiek, powiedzmy tutaj, wniosku czy incydencie. To są kontrolki, które pobierają nam dane dokładnie z tego węzła, z tej gałęzi o nazwie ludzie. Kiedyś to się nazywało pracownicy, czyli te wszystkie dane, które mamy w tym widoku. No i ostatnia kontrolka to są elementy związane ze szkoleniami, bardziej w kontekście znowu RODO, czy wnioskami o wysłanie na jakieś szkolenie pracowników. To jest oddzielna kontrolka i jeżeli mamy jakiś wniosek dotyczący szkoleń, to możemy sobie taką kontrolkę na formatce odkryć i wtedy możemy wybierać spośród danych, które są dostępne, które są bezpośrednio pobierane z LogSystem. Tu oczywiście, jak widać, tych kontrolek ze szkoleniami akurat nie ma, ale jest kontrolka związana z usługami, z procesami, ze zbiorami danych, systemami informatycznymi i zasobami. Natomiast jeżeli mówimy o tej na przykład kontrolce, która się bezpośrednio odnosi do kontenera z ludźmi, z pracownikami, no to na przykład wniosek o przydział nowego komputera. Tutaj mamy oczywiście etykietę, kogo dotyczy, bo etykiety też można sobie jakby tutaj customizować, ale te pole cały czas odnosi się do tych elementów, które mamy w LogSystem uwzględnione. Więc zostajmy na chwilę przy tym wniosku. Jeżeli ja sobie wybiorę element związany z osobą, że wnioskuję o przydział do komputera, powiedzmy laptop tutaj bez stacji dokującej, no
No to oczywiście taki wniosek musi oczywiście przejść pewnego rodzaju akceptację, tak, kworum, nie kworum, czy akceptację bezpośredniego przełożonego. Jeżeli oni to zaakceptują, to mogą przesunąć o krok dalej. No i to, co istotne, oczywiście nie tylko na formatce wejściowej mogą być, czyli w momencie dodawania zgłoszenia nie muszą być te pola odnoszące się do log system, bo na przykład jeżeli złożyliśmy wniosek o przydział komputera, został on rozpatrzony pozytywnie i przesunięty do pierwszej linii wsparcia. Osoby na pierwszej linii wsparcia weryfikują, dla kogo jest ten komputer, szukają, co mają na magazynie, przesuwają ten wniosek. Zgłaszający widzi, że rozpoczęła się realizacja tego wniosku. No i oczywiście, żeby nie mnożyć tych kroków, po wydaniu, po przygotowaniu takiego komputera, w tym wypadku no to jest wniosek o komputer, może być wniosek o drukarkę, to wtedy się odnosimy do zasobów typu drukarka. Akurat pole związane z pobieraniem danych z log system w kontekście zasobów sprzętowych jest dostępne na etapie realizacji, czy też tego praktycznie ostatniego kroku zrealizowałem, wydałem komputer pracownikowi. Wystarczy, że wskażę z tej listy dostępnych zasobów, który to komputer został mu wydany. Proszę zobaczyć, ja mam tutaj komputery w ilości 5 sztuk, ale jak widać na formatce dotyczącą wskazania zasobu typu komputer, który został wydany, pojawiły mi się 4. Dlaczego? Te pole wielokrotnego wyboru, te pole, które się odnosi do log system, dodatkowo może, nie musi mieć jeszcze nałożony filtr. I tu jest nałożony filtr, który nam zawęża tylko i wyłącznie obszar. Pokazuj mi wszystkie zasoby typu laptop, desktop, czyli rodzaju komputer, ale jeszcze dodatkowo jest filtr założony na zasób, który ma status w magazynie. No, ciężko, żebyśmy wydali komputer komuś, komputer, który już jest aktywny w rozumieniu powiązany z jakimś pracownikiem, jest komuś wydany. Ja sobie to tak otagowałem, tak sobie ostatusowałem, że tak powiem, żeby miało to bezpośrednie przełożenie. Jeżeli ja wybieram ten komputer, bo ten komputer w ramach wniosku został mi przydzielony, w log system go dodaliśmy, bądź też już był w takim statusie, że mamy go w magazynie, no i skończyłem, że tak powiem, realizację tego wniosku. Jeżeli ja skończyłem realizację tego wniosku, wskazałem ten komputer, zamykając, że tak powiem, ten wniosek, no to oczywiście idąc o krok dalej, ale to już jest coś, co jakby nie wchodzi w ramach akurat tego dzisiejszego szkolenia, no ale dopowiem oczywiście, że system ma w tym wypadku, wykonuje dwie automatyczne akcje, bo jest teraz taka możliwość. Odświeżyłem sobie F5. Po pierwsze, na wskazanym zasobie w tej formacji, którą przed chwilą widzieliśmy, zmienia mi się, to jest akcja, zmień status na tym komputerze, który został wskazany we wniosku, a po drugie, gdybyśmy się teraz wklikali albo w ten komputer, albo w tego pracownika, to jest kolejna, druga akcja, tak jak widać data powstania relacji 05 i tak dalej, czyli system automatycznie mi powiązał zasób typu komputer wskazany we wniosku z zasobem typu osoba, która też była wskazana na początku we wniosku i utworzył relację odpowiednie pomiędzy tymi zasobami, więc to jest fajna funkcjonalność. No a tutaj oczywiście te wszystkie elementy, czyli zakładka o nazwie relacje, to są tak naprawdę, znowu wracamy do tego, pola, które są możliwe do wyboru w kontekście danych pobieranych z log system. Zasoby, powiązane usługi, procesy biznesowe, systemy informatyczne, zbiory danych, szkolenia ludzi. To jest te X kontrol, które przed chwilą sobie powiedzieliśmy i na podstawie tego są do odpowiednich widoków pobierane informacje. Co więcej, oczywiście w efekcie jakby wskazania zasobów, które są pobrane z log system, przy danym, czy to komputerze, czy to w tym wypadku pracowniku, widzimy oczywiście zgłoszenia w helpdesk. No i jeżeli byśmy sobie chcieli zobaczyć, które to jest zgłoszenia, to jest akurat po statusach i po kategoriach,
Ale zaraz sobie zobaczymy, to jest zrealizowany, kategoria sprzęt komputerowy, wniosek o przydział. To jest dokładnie 730 linkowalne zgłoszenie. Kto, kiedy, jaką wybrał kategorię, jaki zasób został wskazany i człowiek, czyli ludzie, jaka osoba została wybrana we wniosku. To jest 739 zgłoszenie, czyli to jest dokładnie podpięty pod zasób w tym wypadku i komputer, i zasób typu Marcin Świątek w rozumieniu osoby jest widoczne, jest od strony CMDB powiązane. Więc w ten sposób te dane są przekazywane pomiędzy systemami. I jeszcze warto wspomnieć jedną rzecz, jeżeli może zaistnieć taka potrzeba. Ja akurat sobie wezmę tutaj wniosek konto dla nowego pracownika, bo to już jest to predefiniowane. Pole o nazwie dział, lokalizacja i stanowisko. To są kolejne pola, w tym wypadku jak widać słownikowe, czyli zero-jedynkowe, ale to nie są słowniki pobierane z log helpdesk. Dział, lokalizacja i stanowisko to są kolejne trzy pola, które są pobierane z log system, które odnoszą się do słowników czy do wartości, które są widoczne w logu. Lokalizacje, dział i stanowisko. Mówię o tym dlatego, że te działy czy te stanowiska ja nie dodawałem ręcznie do log system. Jeżeli chodzi o takie elementy jak działy czy stanowiska czy lokalizacje, one pojawiają się między innymi w momencie importu pracowników z Active Directory. Jeżeli w odpowiednich polach department i tak dalej w Active Directory posiadacie wartości, księgowość i tak dalej, to one automatycznie się pojawiają w logu i idąc o krok dalej, mają bezpośrednie przełożenie, jeżeli chcemy, nie wiem, wnioskujemy, jest to jakiś wniosek dotyczący zatrudnienia nowego pracownika i tak dalej, my nie musimy w tym momencie z palca wypisywać, do jakiego działu chcemy go zatrudnić, w jakiej lokalizacji, w rozumieniu możemy mieć rozproszoną w kilku miastach, możemy w ten sposób się posługiwać, możemy sobie odkryć we wniosku, czy to na wyjściu, czy potem, jak będzie może ktoś inny decydował o tym, na jakimś innym etapie już po dodaniu wniosku, te pola mogą być odkryte, te pola są aktywne, te pola pobierają dane z log system. No i drodzy Państwo, ostatni element związany z regułami biznesowymi. Zarządzanie regułami biznesowymi, chcieliśmy też o tym powiedzieć. Oczywiście znowu wracamy do sekcji administracyjnej, trzeba mieć dostęp do sekcji administracyjnej i reguły biznesowe, jak i umowy SLA, jeżeli nie chcę teraz Państwa w błąd wprowadzić, ale oczywiście mamy moduł czy też licencjonowanie Log Helpdesk, tak zwany standard i Log Helpdesk Professional. W helpdesku, w tej jakby edycji standard nie ma możliwości zarządzania umowami SLA i regułami biznesowymi, natomiast w profesjonalu jest, więc jeżeli mówimy o tym, żeby mieć tak jakby tutaj całość, jeżeli chodzi o to, czy ktoś z Państwa może mieć, ktoś może nie mieć tego kontenera, to od razu wyjaśniam, skąd to się bierze, że na przykład jest to ukryte, jest to niedostępne. Ale jeżeli mamy aktywne, no to reguły biznesowe, ja to często traktuję, jakby stawiam na równi, czy też zamiennie stosuję reguły automatyzacji tak naprawdę w helpdesku, bo reguły biznesowe, dzięki regułom biznesowym możemy sobie pewne czynności w systemie zautomatyzować, i reguły biznesowe działają w momencie wpłynięcia nowego zgłoszenia. Czyli jeżeli mamy jakieś zgłoszenie, gdzie potrzebujemy, żeby system wykonał pewnego rodzaju operacje, bo wybraliśmy sobie na formacji wejściowej, jeżeli na przykład pole typ sprawy, to jest zgłoszenie, mamy taki ogólny warunek wejściowy, tworząc nową regułę, czyli tylko będzie się odnosiło do zgłoszeń, nie do zadań, no i możemy sobie tutaj warunki i akcje definiować. No i teraz mieliśmy na przykład coś takiego jak incydent albo wniosek, jeżeli pole typ jest równe na przykład przydział komputera, to co mieliśmy przed chwilą,
Podobnie jak w widoczności do zgłoszeń. Spełniono choć jeden z warunków, spełniono wszystkie. Możemy sobie naprawdę tutaj fajnie potworzyć te warunki wejściowe, czyli ten wyzwalacz, co musi zaistnieć w systemie, żeby wykonała się jakaś akcja, jedna lub wiele. Możemy sobie tutaj fajnie to podefiniować. Jeżeli pole typ jest równe przydział komputera, no to na przykład co ma być wykonane przez system. Ustaw w polu na przykład grupa realizująca i może się okazać, że przydziałem komputera lub przydziałem drukarki nie zajmuje się pierwsza linia wsparcia, tylko na przykład jakiś zespół do spraw, nie wiem, infrastruktury, albo może inaczej, jeżeli na przykład pole typ równe jest incydent z siecią komputerową, to można od razu zrobić, żeby ustawić w polu na przykład grupa realizująca, od razu to przesunąć do na przykład zespołu, który się u Państwa będzie nazywał zespół do spraw sieci. Albo jeżeli to jest incydent dotyczący poczty, nie wiem, exchange'a i tak dalej, to od razu grupa realizująca przez system będzie ustawiona, nie pierwsza linia, tylko na przykład zespół do spraw, nie wiem, Active Directory, czy exchange'a, czy czegokolwiek, w zależności od tego, co to jest. Więc system może wykonać na wejściu pewnego rodzaju akcje, może w każdym jednym polu dostępnym w systemie ustawić wartości, jakie są dostępne, może wysłać maila, oczywiście bazując na odpowiednich tutaj wartościach, na odpowiednich szablonach, które mamy w systemie. Oczywiście te szablony można sobie kolejne swoje tworzyć. No i oczywiście to jest już też znane, powiedzmy tutaj akcja, czy też znana lista możliwych tutaj wartości do ustawienia, czyli możemy wysłać maila do całej grupy, do jakiegoś konkretnego adresu, do jakiegoś użytkownika i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj możemy sobie mnożyć te warunki i tak jak powiedziałem, każda reguła biznesowa działa na wejściu. Jeżeli takich reguł biznesowych mamy, nie wiem, 5-6, to nie jest taka sytuacja, że system sobie przechodzi przez jedną regułę biznesową i jeżeli znajdzie jakiś pasujący, powiedzmy, warunek, wykona tą akcję, on się zatrzymuje. Nie, jeżeli mamy kilka reguł biznesowych, to system przechodzi przez pierwszą regułę, drugą, trzecią, czwartą i tak dalej. I wszystkie elementy są zmieniane w zależności od tego, pod którą, że tak powiem, regułę podpada nam, czy pod kilka reguł, jeżeli nam podpada to dane zgłoszenie, to każda jedna reguła jest tak jakby przetwarzana i odpowiednie akcje są wtedy wykonywane przez system. W ten sposób to działa, jeżeli chodzi o reguły. No tutaj myślę, że nie muszę tłumaczyć, że tworząc nową regułę biznesową musimy nadać jej pewnego rodzaju nazwę, zaznaczyć, że ona ma być aktywna, natomiast obowiązuje do, są to pola nieobligatoryjne, jeżeli byśmy chcieli, żeby dana reguła obowiązywała tylko w jakimś odcinku czasowym, no to wtedy możemy sobie ustawić. Ostatnio też wprowadziliśmy dodatkowe pole, być może to tylko tak kończąc ten wątek reguł biznesowych, tylko tak króciutko, być może się to przyda niektórym z Państwa, zwłaszcza tym, którzy mają helpdesk podzielony, nazwijmy to, na kilka zmian, powiedzmy, nie wiem, od 8 do 16 są jedna grupa, od 16 do powiedzmy przez całą noc i tak dalej pełni dyżur jakaś inna grupa. Mamy teraz tą funkcjonalność, wprowadziliśmy też możliwość dodania jako warunek wejściowy, jeżeli czas utworzenia od do jest w zakresie powiedzmy tutaj 16 i dajmy na to 8:00, no to oczywiście, jak się Państwo domyślacie, ustaw w polu wartości, grupa na przykład realizująca, ustawię tą grupę, która pełni, powiedzmy tutaj nam, nie wiem, grupa niech się nazywa helpdesk 24H albo helpdesk, powiedzmy tutaj, który gdzieś tutaj pełni ten dyżur, tak powiedzmy. Więc wtedy tak można, no i oczywiście idąc dalej i jeszcze jedną akcję dodatkowo ustawiamy, no i wyślij mi oczywiście maila do tej grupy, żeby zgłoszenie po pierwsze wpadło do odpowiedniej grupy, po drugie, żeby był mail wysłany, no bo domyślnie najczęściej jest to oczywiście ustawiane, że obojętnie jaki nie byłby incydent, to będzie zawsze przypisywana ta pierwsza linia wsparcia, ten wspólny punkt kontaktu, a potem dopiero jest to jednak skalowane do jakichś innych grup wsparcia, ale czasami w specyficznym przypadku, tak jak mówię, jakieś zmiany, niezmiany, są dyżury, no to można sobie w tej regule biznesowej takie warunki, ten nowy warunek czasu
czasu tworzenia Oddo wprowadziliśmy tutaj też taką zmianę niedawno. Drodzy Państwo, jak każdy webinar, kończymy sobie pytaniami. Powiększyć tutaj sobie ten nasz czat. Już czytam, czy w widoku zgłoszeń możemy dodać filtr z informacją, jak długo zadania są otwarte. Przełączam się na listę zgłoszeń. Na liście zgłoszeń, Panie Mariuszu, jest x pól związanych z datą. Data utworzenia, data powiedzmy tutaj modyfikacji, data realizacji. Nie ma tutaj tak naprawdę takiego licznika mówiącego wprost nam o tym, jak długo zgłoszenie otwarte. Ja rozumiem, że Panie Mariuszu, że chodzi o taką informację. Zgłoszenie jeszcze nie zostało podjęte, jest w statusie powiedzmy otwarte czy też zarejestrowane, nikt go jeszcze nie dotknął. Panie Mariuszu, to jest jakby nierozłączne z elementem, który definiujemy w umowach tych SLA, gdzie mamy czas realizacji i czas reakcji. I tutaj, jeżeli chce Pan wiedzieć, że zgłoszenie, znaczy jak długo zgłoszenie powiedzmy jest niepodjęte i ewentualnie, że na podstawie tych danych system ma wykonać jakąś eskalację, na zasadzie ustawiam sobie, że jeżeli zgłoszenie to jest incydent dotyczący komputera albo drukarki, to czas na reakcję mam 4 godziny, czas na realizację 12. Dla innych typów zgłoszeń mogą być inne oczywiście te czasy. W zależności od tego, skąd zgłoszenie pochodzi, mogą być też inne czasy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast definiujemy to sobie w umowach SLA, te czasy reakcji, realizacji i system w momencie, jak wpłynie zgłoszenie, szukam sobie tu jakiś, no sprawdźmy ten wniosek o przydział komputera. Czy on ma też podłączone jakieś SLA u mnie? Proszę zobaczyć, po prawej stronie umowa SLA. Podłączyła się ta, a nie inna umowa SLA, którą mam dostępną. Są pewnego rodzaju czasy na reakcję i na realizację ustawione. Tak jak powiedziałem, z tego co pamiętam, to chyba było 4 godziny i 8. I proszę zobaczyć, czas na reakcję, w związku z tym, że to podjąłem, został spełniony. Czas na realizację, analogicznie do tego czasu, gdybym nie podjął, tutaj też by było. Zostało 3 godziny i 46 minut. To jest widoczne w tym miejscu i to jest widoczne na liście zgłoszeń. Ja może dodam jakiś incydent, nie będę go podejmował, proszę mi dać chwileczkę, żeby Pan to widział, ale to jest, Panie Mariuszu, nierozłączne z tymi czasami, które należy sobie ustawić, jeżeli chodzi o SLA. O, umowa dla SLA. Wpłynęło, czas na reakcję 4 godziny, czas na realizację 8 godzin. Jeżeli przekroczę czas na reakcję i nie podejmę, no to oczywiście zegarek się zmieni na czerwono, z minusem będzie informacja, o ile przekroczono powiedzmy tutaj czas na reakcję i czas realizacji. Jeżeli chodzi, Panie Mariuszu, o czas, ile dane zgłoszenie było powiedzmy w danej grupie, to jest zakładka związana z historią. I tylko w tym miejscu możemy jakby dostać informację, ile czasu od ostatniej akcji minęło powiedzmy tutaj, ile czasu spędziło zgłoszenie w danym powiedzmy statusie, w tym wypadku przy danej grupie. Bo jeżeli ja tutaj podejmę, to w historii będzie widać, że zmienił się status otwartego w trakcie. Minutę i 10 sekund zgłoszenie było niepodjęte. W tym miejscu to widać. Tu oczywiście mamy coś takiego jak czas na reakcję. Jedna minuta tu jest jakby, nie ma już sekund, tylko jest zaokrąglone do jednej minuty. Widać informacje. Jeżeli ja bym to teraz przesunął na drugą linię, to widziałbym w tym miejscu w historii kolejną informację, ile, że tak powiem, wisiało zgłoszenie na pierwszej linii i w momencie przesunięcia ją na drugą linię będę widział informację, ile czasu to zgłoszenie przeleżało na pierwszej linii. Czytam kolejne pytanie. Czy przypisanie do grup w helpdesku może być połączone z przynależnością do grup w AD, na przykład admin desktop support? W regułach jest możliwe ustawienie w momencie zaciągania pracowników
W regułach jest możliwość tutaj zaciągania pracowników, jeżeli sobie mówimy o imporcie z Active Directory, tu mamy integrację z Active AD, z Active Directory z AD. Możemy sobie ustawić, że jeżeli pracownik przynależy do grupy XYZ w AD, to ma być dodany do grupy do odpowiedniej grupy w helpdesku. Możemy sobie tworzyć tych reguł automatyzacji wiele, tak jak widać, i możemy sobie wiele warunków dodawać. Jeżeli warunek zawsze spełniony, czyli jeżeli na przykład pole Active Directory czy ścieżka jest taka, a nie inna, czyli odnosi się do danego kontenera, no to ustaw w polu grupa, czyli przypisz go do grupy. I to są dostępne grupy w systemie, czyli jeżeli byśmy chcieli sobie jakąś grupę, którą mamy w Active Directory, dodać do takiej grupy, to w punkcie jakby w pierwszym punkcie należy dodać taką grupę do systemu. Zasób system informatyczny, czy to oddzielny moduł loga, to wchodzimy troszeczkę w moduły loga, na pewno nie jest zasób, czy też system informatyczny, jak rozumiem, na pewno nie jest dostępny w tej takiej podstawie. Z tego co pamiętam, moduł CMDB, dodatkowe zasoby, musi być aktywny, lub moduł RODO. To jest też, Panie Adamie, do weryfikacji, natomiast tak jak mówię, na pewno nie jest on dostępny w podstawie. No tak, Pan Mariusz się też pytał i ja myślę, że to już gdzieś tam po drodze zostało wyjaśnione, czy system w zależności od typu zgłoszenia może mieć różne czasy SLA. Tak, ja pokazywałem reguły biznesowe, nie rozmawialiśmy sobie dzisiaj a propos umów SLA. Ale te warunki wejściowe na zasadzie, jeżeli jest kategoria czy typ zgłoszenia taka, to podepnij mi taką SLA, a jeżeli jest inna, wybrany inny typ zgłoszenia lub inną kategorię, to całkiem inną SLA, co za tym idzie oczywiście z całkiem innymi czasami na reakcję i realizację. Jak najbardziej można to robić, można to ustawić w systemie. Czy w przypadku zgłoszenia, którego czas SLA jest mocno przeterminowany? Tak, oczywiście. No tutaj, drodzy Państwo, może sobie na kolejnym webinarze porozmawiamy szerzej o tej umowie SLA. W ogóle nie wchodziliśmy dzisiaj, bo to nie było jakby przedmiotem, ale jeżeli Państwo się dostaniecie do tych umów SLA plus dokumentację, zweryfikujecie sobie w tym zakresie, to jak najbardziej każda umowa SLA może kończyć się tutaj tymi eskalacjami. To, co Pan Mariusz pyta, jeżeli jest czas upłynie, bądź został przekroczony i nie podjęto żadnych akcji, no to wtedy odpowiednie akcje system też podejmie. I ze swojej strony dziękuję ślicznie za uwagę dzisiaj i za uczestnictwo. I zapraszam na kolejne.